Widzę, że choinka załadowana, radosny, uśmiechnięty, ale chyba nie samo załadowanie choinki najważniejsze. Nie, najważniejsze jest oddanie krwi i oczywiście, żeby pomagać, żeby cały czas systematycznie co 2 miesiące oddawać krew. No i oczywiście taki drobny prezent dla domu, dla rodziny, dla dziecka. Po raz pierwszy pan uczestniczy w tej akcji? Nie, oczywiście już w tamtym roku uczestniczyłem, bo widziałem. No i teraz jak widziałem, że też jest w tym roku, to postarałem się przyjechać. Od ilu lat już pan oddaje krew? O kurczę, ciężko zliczyć, ale tak chyba z 5-6 lat to już się staram oddawać i no systematycznie, jeżeli mogę, jeszcze praca oczywiście też pozwoli, nie? Bo zależy od pracodawcy, ale raczej systematycznie 2 miesiące. Choinek już nie ma, ale to chyba w tym wypadku akurat radość. To jest niebywała radość dla nas, ale jesteśmy na tą ewentualność przygotowani. Przygotowaliśmy również vouchery, które uprawniają do odbioru w siedzibie Nadleśnictwa Opole tej choinki od przyszłego poniedziałku. Do godziny 15, do godziny 16 powinniśmy tutaj być i na pewno dla nikogo choinki nie zabraknie. Jaka to będzie choinka tegoroczna i z jakich lasów? Świerk pospolity, świerk srebrzysty, to jest plantacji z Nadleśnictwa Opole. To puste miejsce bez choinek oznacza, że też już chyba weszło też w świadomość krwiodawcom, że taka akcja przez Opolskie Centrum jest co roku prowadzona. Tak, oczywiście, jest to trzecia edycja akcji Choinka dla Życia. Jest to ogólnopolska akcja prowadzona we wszystkich regionalnych centrach. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych krwiodawców. Krwiodawcy się dopytują, dowiadują. Jest to taki fajny, miły akcent, aby otrzymali jakiś drobny upominek przed świętami. Ilu dzisiaj krwiodawców odda krew i będzie mogło otrzymać te choinki? Przewidujemy dla 100 dawców, 20 było drzewek żywych plus 80 voucherów, więc te żywe drzewka jednak też cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Vouchery panowie z Nadleśnictwa rozdają, więc dla 100 krwiodawców jesteśmy przygotowani. Futbolowa dawka krwi, pani Jusko, oddana, rozumiem? No nie wiem, czy futbolowa, no ale jak każdego grudnia krew oddana, tylko trochę poczekałem, bo wiedziałem, że będzie akcja tak w zeszłym roku z choinkami, no to poczekałem troszeczkę i po prostu nie oddałem na początku grudnia, tylko w połowie. Pomysł na samą akcję, taką z choinką dla krwiodawców? Ja uważam, że każda akcja, każdy pomysł jest świetny, bo naprawdę no, krew jest bezcenna, tego się nie wyprodukuje. Uważam, że każda zachęta do oddania krwi jest dobra. Czy ten pomysł z choinkami jest kapitalny, bo mamy okres świąteczny i po prostu jakakolwiek inicjatywa uważam, że jak najbardziej. Najbardziej potrzebujemy, no każdej krwi potrzebujemy bardzo, w każdej ilości, ale najbardziej potrzebujemy grup minusowych, 0 minus, ARH minus, ale obserwujemy również tendencje w grupach plusowych, ARH plus, 0 plus, tych, które najczęściej występują, bo pamiętajmy, że te grupy, które najczęściej występują, też są najczęściej potrzebne. Od ilu lat już oddajesz krew? No i chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, bo tam sam powiedziałeś, no to jest, jak wiemy, najcenniejszy płyn ludzkości. Tak, zgadza się. Moja przygoda z oddawaniem krwi zaczęła się w 2000 roku. Tak sobie właśnie wtedy pomyślałem, kurczę, człowiek tyle od życia dostaje i trzeba coś dać od siebie. I mam niezmierną satysfakcję, że to robię. Jeszcze jedna donacja i będę się starał, znaczy już będzie mi przysługiwać, zasłużony dla zdrowia narodu. Nie, jest fantastyczna rzecz, mieć świadomość, że komuś się pomaga, bo naprawdę w życiu różnie bywa i wiadomo, krew jest bezcenna i przy jakichś operacjach, wypadkach, no po prostu bez tego to ludzie umierają. Także jest to coś niesamowitego.